niedzielę wybieraliśmy prezydenta Rzeczypospolitej. W Szczecinku frekwencja nie przekroczyła 50%. Według danych z 90% komisji w pierwszej turze kandydat PiS Andrzej Duda dostał 34,5% głosów, a obecny prezydent Bronisław Komorowski 33,1%. Wyniki nieznacznie różnią się od tych podanych tuż po zakończeniu głosowania. Wyniki Exit Poll wskazują, że trzeci wynik w wyborach 20,5% uzyskał Paweł Kukiz. Na dalszych miejscach znaleźli się Janusz Korwin-Mikke 4% poparcia, Magdalena Ogórek 2,4% poparcia. Pozostali niewiele ponad 1%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Obaj nie mają wątpliwości, że będą musieli powalczyć o głosy elektoratu Pawła Kukiza. Drugi raz pójdziemy do urn 24 maja. Wyniki wyborów w naszym województwie nieco się różnią od krajowych. Według wstępnych danych wygrał Bronisław Komorowski 38,5%. Na Andrzeja Dudę głosowało nieco ponad 24% wyborców, na Pawła Kukiza prawie 21% uprawnionych. Na czwartym miejscu Magdalena Ogórek z ponad 5% poparciem, a na kolejnym Janusz Korwin-Mikke z prawie 5% poparciem. Podobne wyniki odnotowano w Szczecinku. Po raz 11 wyróżniający się przedsiębiorcy i firmy nagrodzono statuetkami Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego. Przedsiębiorców nagrodzono za osiągane wyniki ekonomiczne, za wkład w rozwój gospodarczy powiatu. Nagrodzono też osoby, które w sposób ponadprzeciętny wpłynęły w 2014 roku na rozwój gospodarczy powiatu. Nie zapomniano o wydarzeniach pozagospodarczych, które znacząco przyczyniają się do promocji. Nagrody przyznano w kategoriach. W kategorii Osobowość Gospodarcza Roku statuetkę otrzymał Sławomir Pawłowski, prezes firmy Słowianka. W kategorii Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku w skali mikro uznano modernizację zajazdu u Sokolnika i zagospodarowanie terenu wokół. Natomiast w tej kategorii w skali makro nagrodzono budowę magistrali światłowodowej Koszalin-Szczecinek przez firmę Gavex Media. Za najlepszy produkt roku uznano linię przetarcie drewna z korowaniem, cięciem, sortowaniem, zrębkowaniem i sztaplowaniem budowaną przez Zakład Budowy Maszyn Madrew. Najlepszym podmiotem działającym w usługach za 2014 rok został sklep ekologiczny Ad Natura. Tytuł firmy z klasą otrzymała Elda. Za pozagospodarcze wydarzenie roku uznano Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Federacji Tańca Sportowego w 10 tańcach organizowane przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Tytuł pozagospodarczej osobowości roku otrzymał Piotr Letki, twórca Muzeum II Wojny Światowej Wału Pomorskiego oraz turystycznego szlaku po Wale Pomorskim. Galę uświetnił występ Michała Bajora. Uchwalony w marcu regulamin Szczecineckiego Parku powinien być zdaniem prokuratora rejonowego uchylony i uchwalony ponownie. Wniosek w tej sprawie trafił już do Biura Rady Miasta. Zdaniem prokuratora przyjęta uchwała w sposób rażący narusza szereg przepisów kodeksu wykroczeń, a także zawiera wiele nieścisłości. Zdaniem prokuratora uchwała nieprecyzyjnie określa granice parku, a także nieprecyzyjnie odnosi się do zakazu przebywania w parku osób nietrzeźwych. Uchwała zakazuje bowiem poruszania się po parku pieszym osobom nietrzeźwym, ale zezwala nietrzeźwym na jazdę rowerem. Już to, zdaniem prokuratora, powinno stanowić podstawę do napisania uchwały od nowa. Odnawialne źródła energii przebojem zdobywają świat. Są obecne również w Polsce. W powiecie szczecineckim jak na razie najwięcej jest paneli słonecznych i fotowoltanicznych. Turbiny wiatrowe dopiero się pojawiają. Pierwsza 100-metrowa turbina już stoi w Knykach w gminie Barwice. Do tej pory w powiecie szczecineckim nie było żadnej elektrowni wiatrowej, a jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze ościenne powiaty, kołobrzeski, sławiński, koszaliński, białogardzki, to nawet wałecki, tak, to tych elektrowni wiatrowych już sporo stoi i cieszę się ogromnie, że również tutaj w powiecie szczecineckim już od 2 lat tak naprawdę pracujemy, a nawet więcej, jeżeli chodzi o nawet postępowania administracyjne nad budową elektrowni wiatrowych. W dniu wczorajszym w sposób taki uroczysty otworzyliśmy
elektrownię wiatrową w Knykach, gmina Barwice. Zresztą tam już stoi dwa wiatraki. Ten wiatrak, który jest, on ma swoją moc 2 MW. Wysokość samej wieży jest 98 metrów. Jedno skrzydło wiatraka ma 40 metrów, więc to jest niesamowita budowla. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle perspektywę, to myślę, że ona dzisiaj dosyć ciekawie wygląda. Jeszcze w tym roku, ponieważ cała procedura została zamknięta łącznie z procesem takim odwoławczym, rozpoczął się proces inwestycyjny budowy następnych 14 elektrowni wiatrowych w gminie Barwice. Mamy z tego również taką korzyść, że podpisaliśmy porozumienie z inwestorem, że w związku z słabą nośnością drogi, to inwestor wyremontuje nam odcinek drogi powiatowej z Barwic do miejscowości Sulikowo. To jest około 4 km, a zatem to też taka dodatkowa korzyść. Myślę, że też tu trzeba o tym mówić i powtarzać, że jeżeli te wiatraki zostaną wybudowane w gminie Barwice, to rocznie do budżetu gminy trafi ponad 1 000 000 zł z tytułu podatku i opłat. To jest istotne i ważne. Te 14 w Barwicach. My zakończyliśmy postępowanie administracyjne, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe w gminie Biały Bór. I tutaj to przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 etapy. W pierwszym etapie wydaliśmy decyzję na budowę jednego wiatraka i GPZ-u, takiego głównego punktu zasilania. W drugiej decyzji jest 31 wiatraków i w trzeciej jest 10 wiatraków, razem 42 elektrownie wiatrowe. Wartość tych inwestycji to jest 1 000 000 000 zł, potężne przedsięwzięcie. Oczywiście znamy wszyscy tutaj protesty, które są związane z realizacją tych inwestycji, ale mogę powiedzieć, że protestujący odwołali się, wystąpili z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego o unieważnienie naszych decyzji. Decyzje zostały utrzymane w mocy, czyli według już dzisiaj tego postępowania, które przeprowadziliśmy, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że przeprowadziliśmy to zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą i wojewoda nie dopatrzył się żadnych jakichś błędów w postępowaniu administracyjnym. Pewnie protestujący będą jeszcze gdzieś tam korzystać z swoich praw związanych z protestem. Mogą się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale to już dzisiaj widać, że prawdopodobnie to może być rozstrzygnięte raczej nie na ich korzyść. I znowu, jeżeli to zostanie, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, to trzeba powiedzieć, że to jest ogromny przerób również dla podwykonawców firm szczecinowskich. To są setki tysięcy ton betonu, to są drogi dojazdowe, ale też to są określone później po realizacji inwestycji. To są określone wpływy do budżetu gminy, w tym wypadku Biały Bór, ponieważ my szacujemy, że ta wartość samych podatków rocznie to było 3 do 3,5 miliona złotych. To są następne inwestycje. No oczywiście wydaliśmy też decyzję, pozwolenie na budowę dla tego jednego wiatraka. Tutaj dokumentacja złożona została przez firmę Gavex. Też byli protestujący. Wystąpili z protestem do wojewody zachodniopomorskiego. Wojewoda unieważnił naszą decyzję i dał do ponownego rozpatrzenia, ale w tej chwili już chyba nawet do końca tego tygodnia zostanie wydana nowa decyzja, ponieważ wojewoda dopatrzył się, że tam pewnych analiz dotyczących obszaru oddziaływania nie było. Zatem gdybyśmy tak policzyli, to wydaje mi się, że te następne 2, 3, może 4 lata będą takim boom inwestycyjnym, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii i elektrownie wiatrowe na terenie powiatu szczecineckiego. Nie wystarczy przez 90 minut biegać po boisku, by zdobyć 3 punkty. Podczas sobotniego meczu z Energetykiem Gryfino zawodnicy Dashboru biegali, długo celebrowali piłkę, ale nie potrafili umieścić jej w siatce przeciwnika. Przeciwnik natomiast przeprowadził 2 składne akcje, z których jedna zakończyła się celnym strzałem. I to wystarczyło, by Energetyk Gryfino dopisał na swoje konto 3 kolejne punkty, a Dashbór musiał obejść się smakiem. Dashbór dzisiaj mocno osłabiony. No tak, bardzo mocno osłabiony. Niestety kłopoty kadrowe, zdrowie, kontuzje, problemy jakieś tam rodzinne, wyjazdy. Musimy walczyć takim składem, jaki mamy. 4 zawodników z podstawowego składu dzisiaj nie było na boisku. No nie było, ale mamy rezerwowych, oni też chcą grać, oni też trenują, także... No właśnie, chcą grać, to co też było widać, bo ten mecz mimo wszystko był do wygrania. Szczególnie w drugiej połowie byliście drużyną dominującą.
Byliśmy dominującą, ale cały czas mi brakuje tego, że gdzieś tworzymy te sytuacje w obrębie pola karnego, jest mało strzałów, cały czas chcemy tego, żeby nasi napastnicy grali w polu karnym. No, niestety nie możemy się jakoś dojść do porozumienia, żeby próbują oni kreować akcje, ja chciałbym, żeby oni strzelali. No właśnie, bo wszystko się tak właściwie kończy przed 16 metrem. Tak, przed 16 na czwartym, piątym, ale poza polem karnym i to jest cały problem. No właśnie, a jak będzie w kolejnych meczach, bo już niewiele zostało do końca kolejki. No niewiele zostało, tak jak powiedziałem na początku, my chcemy walczyć cały czas o zwycięstwa, chcemy grać dobre mecze, nie kalkulujemy, nie patrzymy na tabelę, chcemy wygrywać, dzisiaj się nie udało. Czasem tak jest, to jest sport. Dokładnie. W hali sportowej szkoły nr 7 odbyły się akrobatyczne mistrzostwa miasta w skokach na trampolinie. W zawodach uczestniczyło 27 zawodników. Akrobaci rywalizowali na trzech poziomach sportowych w trzech klasach – brązowej, srebrnej i złotej. W punktacji klubowej triumfowali zawodnicy AKS Dasburg Szczecinek przed Akrosportem. W punktacji szkół podstawowych zwyciężyła siódemka przed piątką i jedynką. Spośród szkół gimnazjalnych najlepiej wypadli gimnazjaliści z dwójki przed trójką i jedynką. Akrobatów trenują Marcin Zawada, Krzysztof Zawada i Ryszard Zawada. To, czego byliśmy świadkami na boisku przy ulicy Wiatracznej, przyprawiło nas o zawrót głowy. Na kilku boiskach rywalizowali najmłodsi piłkarze. Turniej z udziałem 10 drużyn zorganizowała Akademia Rejsa. Tutaj emocje sięgają zenitu, kurczę, niczym Bayern i Barcelona. Dokładnie tak. Przed chwileczką właśnie była seria rzutów karnych szkoleniowe w Lidze Żaków przy remisie, jaki tutaj padł. Chłopcy strzelają karne. Jak najbardziej widać doping kibiców i wielkie emocje u dzieci, jak najbardziej. No właśnie, co to jest za turniej, bo tak wielu młodych zawodników dawno w Szczecinku nie było. To prawda. Jesteśmy organizatorami jako Akademia Piłkarska Rejsa w Szczecinku Ligi Żak w ramach rozgrywek Koszalińskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej. Jest tutaj ponad 100 zawodników, 10 zespołów z naszego regionu. No i chłopcy bawią się w piłkę. Każda drużyna rozgrywa po 9 spotkań. Świetnie się bawią, wszyscy są zdrowi. 9 spotkań to morderczy maraton piłkarski. Naprawdę nie. Jak Państwo widzicie, tutaj, jeżeli mógłbym prosić, pokazać na jakich bramkach gramy, na jakich boiskach. Chłopcy grają na boiskach przystosowanych do ich wieku. Grają po 4 w polu plus bramka ze zmianami i tak dalej, i tak dalej. Mecz trwa tylko 8 minut, przerwa jest 7 minut, tak więc wszystko jest dokładnie przemyślane i działa według ustalonego harmonogramu. Na boisku widać ogromną wolę walki i chciałoby się, żeby nasza reprezentacja też taką prezentowała. No dokładnie. Wola walki i przede wszystkim czystość tych uczuć jest bezcenna, naprawdę. Tutaj łzy radości, łzy szczęścia. To jest naprawdę największa radość dla nas dorosłych, że udało właśnie nam się to osiągnąć. Te emocje wśród tych dzieci, tą chęć czystą rywalizacji, walki. To tak, jest rywalizacja, to muszą być nagrody. Proszę Państwa, w tej kategorii wiekowej punktów nie liczymy. Nie ma tutaj przegranych. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy zajmują pierwsze miejsca i naprawdę na to w 100% zasługują. Tak to wygląda. Największą nagrodą jest, uważam, możliwość spotkania się tak dużej rzeszy dzieci. Aura nam sprzyja, cieszą się, bawią w piłkę nożną. No i mam nadzieję, że spędzamy wszyscy bardzo fajnie czas. A jak Akademia Rejsa w Szczecinku się znajduje? Poprawnie. Gramy, trenujemy, jest nas coraz więcej. Organizacyjnie wygląda to bardzo pozytywnie. Jest okej. Równie zacięta walka toczyła się na boisku szkoły podstawowej nr 7. Turniej piłkarski dla 10-latków zorganizowali sami rodzice. To są rocznik 2005 i młodsi, tak samo jak tu widać, są i dziewczynki, które grają w Akademii KPP Szczecinek. Chociaż są one starsze o 2 lata, ale je tutaj zaprosiliśmy i to ma być jako zabawa, a nie jakaś tam gra o tam jakieś mistrzostwo.
10 drużyn na boisku to dużo. No tak, no troszeczkę jest tego grania, ale to ma być przyjemność i sport. Skąd przyjechał? Iraz Czaplinek, Mewaresko, Błonie Barwice, Borne Sulinowo, dwie drużyny od nas tutaj z Akademii Piłkarskiej Szczecinek i dziewczynki z KPP. A kto jest organizatorem tego turnieju? Tutaj są rodzice tego rocznika 2005 i jest to turniej, który jest tutaj gra i plus jeszcze piknik, który jest tutaj zwany grill. No właśnie, widać, że rodzice sami biorą sprawy w swoje ręce, żeby w jakiś sposób ten sport wśród dzieci krzewić. Tak, bo dlatego, że siąść przed komputerem i tam grać to nie jest to, a tutaj jest świeże powietrze i gra w piłkę. Jeżeli jest turniej, jeżeli jest rywalizacja, to powinny być jeszcze jakieś nagrody. Tak, są. Każda drużyna dostaje puchar, niezależnie od które zajmie miejsce. Każdy zawodnik, który tutaj gra, dostaje pamiątkowy medal. Są też i nagrody rzeczowe, takie jak piłki, jest plecak do wygrania, jest też i są rękawice. Czyli nagród nie brakuje, liczy się udział w tym turnieju, ale na pewno na boisku pojawiają się jakieś talenty. Może któraś drużyna czymś się szczególnie wyróżnia? Tak, jest tutaj, wyróżnia nam się tutaj taki jeden chłopczyk z Akademii Piłkarskiej Szczecinek, z AP1. To jest taki młody chłopczyk, który nazwisko ma Rodzoch. No strzelił już trzy bramki. No i prawdopodobnie będzie też i miał tą piłkę, wygra, bo strzelił najpiękniejszą bramkę z przeszutki. Czyli talenty nam rosną, ale potem jakoś w reprezentacji ich nie widać. No gdzieś to u nas to zanika. Jesteśmy jeszcze takim troszeczkę małym miastem, no ale już mamy gdzieś zaczątek jest, bo już w Stargardzie Szczecińskim gra jeden od nas tutaj z miasta. Myślę, że ci nasi chłopcy pójdą gdzieś dalej. Czyli rosną nam talenty na miarę Lewandowskiego. No myślę, że nawet może będą lepsi. Taki piknik, taka piękna impreza wymaga jakiegoś zewnętrznego wsparcia. Tak, tutaj jest wsparcie takie zewnętrzne. Urząd Miasta Szczecinek, sklep Lewiatan, który nas zaopatrzył tutaj wodę dla dzieci. Firma Zawrot, która ufundowała nam tutaj część posiłków, jak to kiełbasę z grilla. Czyli sponsorów nie brakuje, są ludzie, którzy wspierają sport dziecięcy. Tak, trzeba tylko troszeczkę pochodzić i to chęci. Po raz pierwszy w Szczecinku klub triatlon zorganizował zawody dla przyszłych ludzi z żelaza. Pierwszą część mieliśmy na basenie, a teraz zaczynamy część łączoną, rowerowo-biegową. Zawodnicy z roczników od 2-4. Wzwyż, bo to tak jak wcześniej powiedziałem dla mediów, są to zawody w mini triatlonie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, szkół powiatu i szkół naszego miasta. Jakie dystanse? W zależności od rocznika, a generalnie szkoły podstawowe płynęły 100 metrów, po czym będą robiły jedno okrążenie na rowerze, to jest w granicach 800 metrów jazdy rowerem, następnie 500 metrów biegu. Szkoły gimnazjalne 200 metrów pływania, następnie dwa razy po 800 metrów pętla rowerowa i dwa razy okrążania tutaj na stadionie na bieżni. No i liceum wszystko po 3. 300 metrów było pływania, 3 pętle roweru i 3 pętle biegu. Jakie zainteresowanie? Ilu zawodników? Mamy w granicach setki zawodników, tylu było zgłoszonych, no z różnych względów troszkę chyba mniej wystartowało, bo to i emocje i strach, bo nie jest to takie łatwe, taki trójbój wystartować i skończyć, więc to też trzeba zrozumieć. Dosyć małe dzieci, no ale tak jak powiedziałem, to są pierwsze zawody w naszym mieście tego typu. Nasz klub istnieje od 2012 roku i możemy dopiero dzisiaj tak naprawdę coś pokazać w tej dyscyplinie. Czyli to jest przetarcie szlaku. Oczywiście, śladem krajów bardziej rozwiniętych w tej dyscyplinie, jaką jest triatlon, a tu na myśli Niemcy, tam, tak jak i u nas w Szczecinku, proces szkolenia zaczyna się od dzieci w wieku 6 lat i tak naprawdę
I tu w Szczecinku po kilkunastu latach doczekamy się naprawdę młodzieży i zawodników na wysokim, światowym poziomie, bo to wychodzi z czystej statystyki. Musimy przerobić 100, 200, 300 osób i więcej i z tego będzie 1% tego najwyższego szczebla. W sobotę w hali Ślusarnia rozegrano 5. turniej tenisa Memoriał Leszka Deneszewskiego. Udało mi się w tym roku kolejny raz, już 5. raz, bo jest to 5. memoriał imienia Leszka Deneszewskiego, zorganizować turniej. Bardzo fajny turniej, przyjechało dużo fajnych zawodników, którzy grają i w ligach na co dzień. Także będzie turniej przebiegał na zasadzie losu szczęścia, gdzie będą koszyki, będzie średni zawodnik, słaby i mocny. Czyli każdy ma szansę tutaj w takim turnieju, nawet ten słabszy zawodnik, wygrać. Chciałem tutaj od razu jeszcze, ja jestem przy mikrofonie, podziękować wszystkim sponsorom, którzy mi pomogli w tym turnieju. Przede wszystkim panu Cichoniowi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Mariuszowi Radzińskiemu, panu Szelongowskiemu, Sylwii Purlis, panu Adamowi Jończykowi, Waldemarowi Kowalczykowi i Ryszardowi Iżyckiemu. Bez nich, bez ich pomocy finansowej, ten turniej na pewno by się nie odbył. O co walczą? No walczą tutaj, tak jak mówiłem, jest to turniej na zasadzie takiej formy trochę zabawy, ale są bardzo fajne nagrody, są statuetki. Mamy również nagrody finansowe. Będzie tutaj przy okazji o godzinie 13 poczęstunek. Chciałem również tutaj podziękować panu Andrzejowi Krawczykowi za dużą pomoc w zorganizowaniu bardzo dobrego jedzenia. On słynie z dobrej kuchni. I pani Halinie Obrzut, która też tutaj w tym wszystkim pomagała. Leszek Deneszewski, znakomity tenisista, a przede wszystkim człowiek, który potrafił swoją pasję przekazywać innym. Tak, jak najbardziej. Świętej pamięci Leszek Deneszewski był tutaj znanym zawodnikiem. Od ponad 50 lat związany był z tenisem stołowym. Zaszczepił tenis stołowy i tą pasję bardzo wielu zawodników tutaj grających i nie tylko w Szczecinku, ale i poza Szczecinkiem. Leszek Deneszewski był związany jeszcze w dawnych czasach z Wielimem, grał w KBBS-ie, jak również uczestniczył w wielu turniejach ogólnopolskich w lasach państwowych. Dziś jego byli wychowankowie święcą triumfy. Tak, święcą triumfy. Tak jak mówię, grają w różnych ligach, w drugich, w trzecich, w czwartych ligach i związani z tą na pewno pamięcią z ojcem i będą zawsze chyba związani. I ten turniej będzie się odbywał cyklicznie co roku. Tak, co roku. Udało mi się już zorganizować to 5. raz, więc mam nadzieję, że i 6., i 7., i 10., i 50. ten turniej uda mi się zrobić. Przy pomocy właśnie, tak jak wymieniłem, tych wszystkich sponsorów tutaj. Mam nadzieję, że tak jak pan mówi, tutaj będzie to turniej cyklicznie. Nie tylko 5 razy, ale i na pewno więcej. W Turowie w hali sportowej rozegrano 2. rundę Mistrzostw Województwa w koszykówce dziewcząt Żaczki rocznik 2003. Koszykarki Gromu Turowo podejmowały 2 drużyny KSK Kasz Koszalin. Pierwszy mecz nie wyszedł. Przegraliśmy tam około 20 punktami po ładnym meczu z naszej strony w obronie, natomiast nieskutecznym w ataku. Brakuje nam wykończenia tych akcji. Oddajemy rzutów tyle co przeciwnik, natomiast przeciwnik jest śmiertelnie, że tak powiem, skuteczny tutaj dla nas. Tutaj widzę, teraz walczą młode zawodniczki i to ostro walczą. Tak, to są nasze młodsze zawodniczki. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, to są zawodniczki mniej doświadczone, nie są młodsze, natomiast Koszalin przywiózł tutaj młodszy zespół. Ale najważniejsze jest to, że chyba, że właśnie ogrywają się w takich meczach, prawda, i zdobywają doświadczenie. Tak, to jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj akurat w tym drugim meczu na parkiecie w ogóle nie znajdą się dziewczyny, które na co dzień otrzymują minuty, więc jest okazja ograć te, które na to szansy nie mają na co dzień. W miniony weekend na kortach Centrum Tenisowego Aqua Tour w Szczecinku odbył się wojewódzki turniej klasyfikacyjny kadetów. W grze pojedynczej w meczu finałowym Krzysztof Wetoszka ze Szczecinka pokonał Piotra Szymańskiego, również ze Szczecinka. Trzecie miejsce zajęli Filip Prokopowicz i Krzysztof Gasiul, obaj STT Szczecinek. W grze podwójnej w meczu finałowym para Piotr Szymański i Krzysztof Wetoszka pokonała Krzysztofa Gasiula i Dominika Szymańskiego, obaj ze Szczecinka. I to już wszystko w aktualnościach, a za chwilę druga pozycja na dzisiaj, czyli relacja z piątkowej gali Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego.